Jestem już w naszym studio z naszym pierwszym prelegentem. Jest nim pani Irmina Żarska. Pani Irmina jest współorganizatorką, współzałożycielką akcji Zaproś mnie na swoją lekcję. Jest nauczycielką języka polskiego w prywatnej szkole podstawowej imienia Tonego Halika w Redzie. Jest również wykładowczynią i współzałożycielką kierunku innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku. Pani Irmino, dzisiaj porozmawiamy na temat edukacji zdalnej, tego, że nie jest to do końca czas stracony, o perspektywach i szansach na przyszłość. I ja w tym miejscu oddaję już pani głos. Bardzo dziękuję i cieszę się, że mogę być tutaj dzisiaj z Państwem. Chciałabym się troszeczkę wytłumaczyć. To nie jest tak, że edukację zdalną postrzegam tylko pozytywnie i nie dostrzegam tych negatywnych aspektów, które się z nią wiążą. Chciałabym zwrócić na nie uwagę jako reprezentantka środowiska, które wspierało nauczycieli przez cały czas trwania pandemii. Środowiska, które włożyło wiele pracy, żeby wspierać nauczycieli, żeby pomóc im we wprowadzeniu tej zdalnej edukacji, by była ona innowacyjna, kreatywna i byśmy mogli przeprowadzić ją w sposób efektywny i efektowny dla naszych uczniów. Jeśli mogę prosić o prezentację, byłabym wdzięczna. Świetnie, dziękuję. O nauczaniu zdalnym w Polsce mówi się głównie negatywnie. Pojawiają się takie nagłówki, jak tutaj widać. Edukacja zdalna boli. Edukacja zdalna jest związana z przeładowaną podstawą programową. Jest to męczarnia uczniów i rodziców. Wszystkie klasy powinny powtórzyć ten rok. Pojawiają się takie dosyć krzywdzące dla uczniów sformułowania. Pojawiło się wiele raportów, które traktują o edukacji zdalnej w Polsce. Również pokazują głównie te negatywne aspekty. Pojawiły się dwa raporty Centrum Cyfrowego Edukacja Zdalna w czasie pandemii, edycja pierwsza i edycja druga. Pojawiła się również publikacja Centrum Cyfrowego Otwarta Edukacja jako czynnik zmiany historii z czasu pandemii. Tutaj akurat pojawiły się te pozytywne elementy, o których ja również będę wspominać. Środowiska akademickie i nauczycielskie badały samopoczucie uczniów w e-szkole. Takie badania pojawiły się również zorganizowany przez Parlamentarny Zespół do Spraw Przyszłości w Edukacji. I proszę zwrócić uwagę na nazwę tego raportu. Jest to diagnoza problemów nauczania zdalnego. Nikt nie skupił się tutaj na tych aspektach, o których moglibyśmy mówić, że były aspektami pozytywnymi. Są raporty, które odpowiadają na pytania, gdzie byliśmy, dokąd idziemy, dokąd zmierzamy. Pojawił się również raport ministra Edukacji Narodowej, który zapewnia o tym, że ministerstwo zapewniało funkcjonowanie jednostek systemu oświaty i wspierało je w tym trudnym dla nas procesie. Fundacja Orange, organizująca m.in. projekt Lekcja Enter, napisała o dyrektorach, którzy stali się dyrektorami do zadań specjalnych i mówili o tym, jak edukacja zdalna przebiegała w tych czasach izolacji i przed jakimi wyzwaniami stanęli dyrektorzy w małych i w dużych szkołach. Badaniami na temat nauczania zdalnego zajął się również Librus, który w maju opublikował taki raport, który pokazywał, jak zmieniało się to na przestrzeni czasu i co udało się zmienić. Ale nie pojawiła się tutaj żadna informacja na temat tych inicjatyw, o których ja będę wspominać dzisiaj. Pojawiła się również publikacja nauczycielsko-akademicka edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, a także raport tego samego środowiska, co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami. Zadawano pytanie, jak edukacja zdalna wygląda w naszych domach, jak wygląda w całej Polsce. Pojawiły się również raporty lokalne, na przykład raport Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska na temat zdalnej edukacji, czy raport z Konina Dobre i słabe strony zdalnej nauki. Uwypuklano głównie w kontekście dyskusji o zdalnej edukacji trudności i zagrożenia. I chciałam powiedzieć, że tak, owszem, ja je dostrzegam, wszyscy je dostrzegamy i tak się na nich skupiamy, że nie dostrzegamy tego, co udało nam się zrobić. Zwracano uwagę na gorsze samopoczucie psychiczne i fizyczne uczniów i nauczycieli. Brak przygotowania do tego systemu. Pamiętajmy, że nauczyciele dowiedzieli się niejako jako ostatni o tym, że edukacja zdalna zostanie wprowadzona w Polsce. Dokładnie pamiętam ten moment, gdy była przerwa między lekcjami.
szczęśliwie poszłam do naszej szkolnej kuchni zrobić sobie kawę. Gdy wróciłam, było na dole przeogromne zamieszanie i uczniowie powiedzieli mi, że otrzymali telefony od rodziców, że szkoły są zamknięte. Nie mieliśmy nawet chwili na to, żeby się przygotować. Uczniowie mieli milion pytań. Pani Irmino, co teraz? Jak będzie to wyglądało? Czy będziemy się łączyć, czy już jutro, czy w poniedziałek, za pomocą jakiej platformy? Nie znałam żadnej odpowiedzi na żadne z tych pytań, bo dowiedziałam się od nich, że edukacja zdalna zostanie przeprowadzona w Polsce, więc naprawdę zostaliśmy pozostawieni jako nauczyciele sami siebie. Zwracano sami sobie. Zostaliśmy postawieni przed faktem zmęczenia cyfrowego zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli, uzależnienia od mediów, mniejszej atrakcyjności zdalnych lekcji. Przeogromnym problemem okazał się brak relacji z rówieśnikami. Zagubiono wymiar społeczny nauczania. Zapomniano troszeczkę o tych relacjach, a na pewno było to utrudnione. Tak jak powiedziałam, był brak wsparcia systemowego dla nauczycieli. Nie przeszkolono nas w tym zakresie, nie powiedziano, jak to przeprowadzić, żeby było to efektywne. Pogłębiły się nierówności cyfrowe. Pojawili się uczniowie, którzy znikają z systemu edukacji. Było ich bardzo wielu, ale co ciekawe, niektóre raporty zwracają również uwagę na to, że byli także nauczyciele, którzy znikali z systemu, nie wiedząc, jak prowadzić tę zdalną edukację, woleli po prostu z tego systemu zniknąć i zrobić sobie przerwę w nauczaniu. Zatarła się granica praca-dom, szkoła-dom, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, jak i dla rodziców. Wśród uczniów można było zaobserwować problemy ze zrozumieniem nowych treści, problemy z koncentracją. Ogromny chaos organizacyjny pojawił się w tym wszystkim. Wielu uczniów nie miało warunków domu, a jeśli już mieli te warunki, to pojawiała się ogromna czasochłonność tego procesu zdalnej edukacji, dlatego że nie do końca potrafiliśmy jako nauczyciele wymierzyć ten czas, w którym możemy tę edukację prowadzić. Nie potrafiliśmy przeliczyć tej liczby zadań, którą uczniowie mogą sami zrealizować. Ale tak jak mówiłam, uwypuklane są te negatywne aspekty zdalnego nauczania. Wielokrotnie się je powtarza i z nimi będziemy mieć do czynienia przez kolejne lata, przez kolejne miesiące. Będziemy starali się wyjść z tych wszystkich negatywnych aspektów, które dotyczą psychiki dzieci, z którymi pracujemy. Ja natomiast jako reprezentantka mojego środowiska nauczycielskiego, z którym współpracowaliśmy, tworząc różnego rodzaju inicjatywy, chciałabym opowiedzieć troszeczkę o korzyściach edukacji zdalnej, o tym, co udało nam się zrobić i co zabierzemy ze sobą w obręb edukacji stacjonarnej. Przede wszystkim takim najbardziej dostrzegalnym, przeliczalnym, namacalnym efektem zdalnej edukacji jest zwiększenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Raport Centrum Cyfrowego pokazuje, że liczba platform, które opanowali nauczyciele, znacznie się powiększyła. Co więcej, można mówić o wielonarzędziowości zdalnego nauczania. Niejednokrotnie zdarzało się, że w rozmowach z nauczycielami mówiliśmy o tym, że chcielibyśmy opanować jakąś platformę, jakieś kolejne narzędzie cyfrowe, jakieś kolejne narzędzie edukacyjne i nigdy nie było na to czasu. Teraz musieliśmy opanować dużą liczbę platform, dużą liczbę różnych aplikacji. Nie mieliśmy wyjścia. Tak naprawdę wydaje się, że przez ten rok udało nam się to, czego nie udało się zrobić w obrębie cyfryzacji w polskiej szkole przez ostatnich 10 lat. W raporcie Centrum Cyfrowego szczególnie zainteresowało mnie to zdanie, które zaznaczyłam. Moja pani jest ze świata mojego, a nie ze świata dinozaurów. I wydaje mi się, że to jest zdanie, które idealnie obrazuje to, co stało się w obrębie cyfryzacji. Nawet nauczyciele, którzy nie mieli dotychczas z nią do czynienia, musieli się z nią zaprzyjaźnić, ją oswoić i sprawić, żeby stała się ona elementarną częścią edukacji przez nich prowadzonej. Więc jak pokazują badania, większość nauczycieli chce dalej wykorzystywać te platformy. Nie zyskalibyśmy tego, gdyby nie edukacja zdalna w Polsce. Położono większy nacisk na samodzielność uczniów w procesie uczenia się. I to oczywiście ma dwa obszary. To samodzielność można rozumieć jako samotność uczniów wspieranych niejednokrotnie przez rodziców. Ale też był to taki moment, w którym uczniowie mogli w końcu uczyć się samodzielnie. My jako nauczyciele niejednokrotnie mamy taką tendencję
nie do wspierania uczniów w procesie uczenia się, ale do przewodnictwa, do narzucania, do metod podawczych. Tutaj stało się tak, że uczniowie niejednokrotnie musieli sami opanować jakiś materiał, sami sobie z nim poradzić i wydaje mi się, że to też jest taki krok dla nauczycieli pokazujący im, że te metody podawcze to niekoniecznie jest to, co zawsze musimy zastosować i powinniśmy wspierać uczniów w procesie uczenia się, towarzyszyć im, a nie narzucać im i przedstawiać wszystkie informacje z góry. To, co mnie najbardziej interesuje i to, co zwróciło moją największą uwagę, to intensyfikacja rozwoju oddolnych inicjatyw edukacyjnych. Wspominałam już, że nie uzyskaliśmy wsparcia na samym początku zdalnej edukacji, więc wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Przyspieszyliśmy nasz rozwój, nasze samokształcenie, tworząc różnego rodzaju konferencje, różnego rodzaju inicjatywy, o których opowiem zaraz. Przede wszystkim poszerzyliśmy zakres współpracy i to jest niezwykle fascynujące z mojego punktu widzenia. O nauczycielach mówi się, że nie współpracują ze sobą, że niejednokrotnie konkurują. Natomiast myślę, że okres edukacji zdalnej pokazał, że jeśli nie będziemy współpracować ze sobą, z uczniami, z rodzicami, to nie uzyskamy tego efektu, na którym nam zależy. Więc ten zakres współpracy musiał się znacznie poszerzyć. Jest to okres, w którym inicjatywy, które już istniały, nabrały pełni rozkwitu. Różne grupy facebookowe, jak na przykład Poloniści z Pasją, rozrosły się. Bardzo długo zależało nam, żeby dotrzeć do większej liczby nauczycieli w całej Polsce. Udało się to dopiero w momencie edukacji zdalnej. Wielu nauczycieli publikowało swoje pomysły, wielu nauczycieli takich, których nie widzieliśmy wcześniej na naszym nauczycielskim polskim Facebooku, na którym publikujemy swoje pomysły, wielu z nich pojawiło się, publikowało, czerpało, poznawało dzięki nam różnego rodzaju platformy, różnego rodzaju aplikacje i korzystało z innowacyjnych i kreatywnych metod, zupełnie innych niż dotychczas. Ten okres edukacji zdalnej to również moment, w którym rozrosły się strony indywidualne nauczycieli, jak na przykład pan Belfer, nauczyciel z internetów. Dzięki filmikom Dawida Łasińskiego z zakresu chemii uczniowie mogli zrozumieć wiele zagadnień i z tych filmów korzystali również nauczyciele, którzy wcześniej nawet o tym nie pomyśleli. Taką inicjatywą, która zasługuje na szczególną uwagę, jest również EduMiesiąc. EduMiesiąc funkcjonował już we wcześniejszej edukacji, w edukacji stacjonarnej. Były to takie spotkania odbywające się raz w tygodniu, zazwyczaj pod jakimś pojęciem, czy pod pojęciem myślenia wizualnego, czy kompetencji. EduMiesiąc jest to inicjatywa Katarzyny Drausal i Doroty Kujawy-Wańka, ale co bardzo interesujące, w momencie, w którym w środę zamknięto szkoły, Dorota oraz Kasia zorganizowały już w sobotę maraton Jak uczyć online. Było to takie pierwsze wsparcie dla nauczycieli, pokazujące, z czego można skorzystać. Nie mieliśmy narzędzi, nie wiedzieliśmy, jak przenieść się na jedną platformę, nie wiedzieliśmy, jak wybrać tę platformę, więc w ciągu kilku dni nauczyciele zrobili to, czego nie udało się systemowi, czego nie udało się ministerstwu. Zorganizowali dla nas konferencję, w czasie której prezentowali różnego rodzaju metody, różnego rodzaju platformy, które miały nam pomóc w powrocie do edukacji z naszymi uczniami. Dziewczyny kontynuowały to w kolejnej serii webinarów Rozwiązanie na zdalne nauczanie, gdzie już spokojnie rozszerzały zakres kompetencji nauczycieli w całej Polsce. Te inicjatywy były darmowe, mógł z nich skorzystać każdy, kto miał konto na Facebooku i są dostępne do tej pory. Nagrania pozostały na Facebooku i można do tej pory z nich skorzystać. Pojawił się również społeczny projekt nauczycielski Lekcje w sieci.pl, który zorganizowali Oktawia Gorzeńska i Dawid Łasiński. Bardzo szybko, w ciągu zaledwie kilku dni, znaleźli kilkunastu koordynatorów przedmiotowych. I w tym portalu, na tej stronie Lekcje w sieci.pl pojawiały się lekcje, scenariusze lekcji, różne filmiki, różnego rodzaju zadania cyfrowe, które tworzyli nauczyciele z całej Polski zupełnie darmowo dla innych nauczycieli. Co cenne, zadania te były sprawdzane przez tych koordynatorów przedmiotowych, więc ich zgodność z podstawą programową oraz ich zawartość merytoryczna były kontrolowane również przez specjalistów. Pojawiło się tam kilkaset tysięcy lekcji, z których do tej pory można korzystać, więc myślę, że była to bardzo warta uwagi akcja. Kolejnym etapem było organizowanie Nocy Belfrów.
Noc Belfrów jest to wydarzenie wymyślone przez Magdalenę Krajewską i Beatę Gwizdałę. Noc Belfrów odbyła się już w Kamieniu Krajeńskim za czasów edukacji stacjonarnej i stało się tak, że Noc Belfrów, możemy powiedzieć, stała się troszeczkę modna w środowisku nauczycielskim. Niejednokrotnie spotykaliśmy się w piątek, zaczynając od godziny 18 i dyskutowaliśmy o edukacji do pierwszej, drugiej w nocy. I tych Nocy Belfrów odbyło się już kilka, planowane są kolejne. To też jest taka przestrzeń rozwoju nauczycieli, przestrzeń rozmów na różne tematy. Pierwsza Noc Belfrów, która była zorganizowana 18 grudnia 2020 roku, była nocą ogólną, ale już kolejna, którą zorganizowały Magdalena Krajewska, Beata Gwizdała i Monika Szulkowska, dotyczyła przygotowań do pracy z egzaminem ósmoklasisty. Zorganizowaliśmy również Pomorską Noc Belfrów. Brałam udział w organizacji tego wydarzenia wraz z Beatą Chojnowską-Gąsiorek, Małgorzatą Dobkę-Buszman i Sylwią Kunce. Ta Noc Belfrów dotyczyła zmiany w edukacji, różnego rodzaju metod cyfrowych, które można wykorzystać. Kolejne noce również miały wymiar lokalny, prezentowały lokalnych nauczycieli, co też jest bardzo cenne. Niejednokrotnie pokazywały nowe nazwiska na edukacyjnej mapie Polski. Podlaską wieczorynkę edukacyjną, która dotyczyła różnych leków na bolączki zdalnej edukacji, oraz drugą podlaską wieczorynkę, która dotyczyła edukacji specjalnej, zorganizowały Katarzyna Polak, Ewa Ziejewska, Justyna Bober i Edyta Eismont. Kolejna Noc Belfrów, która pojawiła się na nauczycielskiej mapie Polski, to Lubuska Noc Belfrów, którą zorganizowały Agata Karolczyk-Kozyra i Agata Sieńczak. Ona również miała taki wymiar ogólny. Prezentowane tam były różne inspiracje dotyczące pracy nauczycieli. Wraz z Izabelą Jaskulską oraz Anną Kasprzycką zorganizowałam wieczór relacji. Pani dyrektor tutaj wcześniej wspominała, że relacje są niezwykle istotne. Ja również uważam, że edukacja to relacja. I jest to niezwykle istotny aspekt, z którym mamy dosyć duży problem za czasów edukacji zdalnej. I właśnie o tym dyskutowaliśmy przez około 6 godzin pewnego zdalnego wieczoru w piątek. O relacjach rozmawialiśmy i było z nami kilkunastu prelegentów. Niedawna Noc Belfrów miała wymiar podkarpacki, również była nocą ogólną. Zorganizowali ją również ambasadorzy Wiosny Edukacji, czyli Monika Kahn i Marcin Michalik. Pojawiały się też konferencje tak zwane dzienne. Pomorski Edukacyjnik to 14 prelegentów, którzy z serca i pasji do edukacji prezentowali różnego rodzaju inspiracje do wykorzystania w czasie edukacji zdalnej i nie tylko. Było to wydarzenie organizowane przez Bartosza Hysia oraz Dorotę Jankowiak-Dąbrowską. Już niedługo, bo 16 kwietnia, odbędzie się kolejna Noc Belfrów, która tym razem będzie dotyczyła mocnych stron w szkole, wspierania uczniów w tym, co jest w nich najlepsze. I jest to wydarzenie organizowane również przez ambasadorów Wiosny Edukacji, przez Mirosława Barcia, Katarzynę Dacy-Ignatiuk, Justynę Orszulak, Agnieszkę Pękale, Alicję Podstolec i Aleksandrę Stolarczyk. Zorganizowaliśmy również inicjatywę w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizowaliśmy cały dzień szkoleń pod nazwą Szkolimy prosto z serca. Wydarzenie to organizowała Katarzyna Drausal i edukatorzy mogli wykupić dostęp do różnego rodzaju szkoleń, a cały dochód za to był przekazany na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ja uczę języka polskiego, więc szczególnie istotne było dla mnie wspieranie polonistów. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, w sierpniu, w ostatni tydzień wakacji, zorganizowałam Letnią Akademię Innowacyjnego Polonisty. Było to ponad 40 prelekcji, które odbywały się przez 7 dni w formie live'ów w portalu społecznościowym Facebook. Zorganizowałam to wraz z Katarzyną Drausal, a później już w czasie edukacji stacjonarnej zorganizowałam Zimową Akademię Innowacyjnego Polonisty, kolejną 7-dniową akademię. Kolejną 7-dniową konferencję, w czasie której różni edukatorzy mogli dzielić się swoimi pomysłami na innowacyjną i kreatywną pracę z uczniami w ramach edukacji polonistycznej. To były inicjatywy, które kierowaliśmy do nauczycieli, do tych, którzy potrzebowali wsparcia, oczywiście wiedząc, że w ten sposób pomagamy uczniom, bo tylko nauczyciel, o którego się zadba, który ma pełne spektrum możliwości, może zadbać o właściwą edukację swoich uczniów.
ale wśród inicjatyw oddolnych można znaleźć również takie, które są skierowane bezpośrednio do uczniów. Szczególnie tutaj nasze środowisko chciało zadbać o tych uczniów, którzy zdają egzaminy. W zeszłym roku szkolnym powstał projekt społeczny Matura, lekcje w sieci, do którego mogli dołączać uczniowie, żeby uczyć się do matury. Były tutaj przygotowywane różnego rodzaju powtórki z języka polskiego. A już niedługo maturnockę, czyli pomysł Agaty Karolczyk-Kozyry, przeniesiemy do edukacji zdalnej. Do tej pory w szkole, w której pracuje Agata Karolczyk-Kozyra we Wschowie, zostało zorganizowanych 6 maturnocek. To były takie spotkania wieczorno-nocne, w czasie których uczniowie powtarzali wraz z nauczycielami te najważniejsze zagadnienia, takie ostatnie podrygi tuż przed maturą. I w tym roku odbędzie się pierwsza polska maturnocka online. W organizacji biorą udział również Anna Konarzewska i Dariusz Martynowicz. Ale nasi edukatorzy nie zapomnieli również o uczniach zdających egzamin. Ósmoklasisty już 21 maja, czyli tuż przed egzaminem, odbędzie się pierwsza ogólna egzaminocka, czyli noc, wieczór, w czasie której uczniowie będą przygotowywani do egzaminu ósmoklasisty, gdy usłyszą te ostatnie rady od nauczycieli z całej Polski. Będzie to niezwykle cenne ze względu na to, że w tych wydarzeniach biorą udział ci najbardziej znani nauczyciele, najbardziej znani z tego, że stosują tę edukację zupełnie inną, alternatywną, kreatywną, innowacyjną i myślę, że da to wiele naszym uczniom. Myślę, że na szczególną uwagę zasługuje również projekt Zaproś mnie na swoją lekcję. I pośród tych wszystkich projektów, które wymieniłam, tych wszystkich oddolnych inicjatyw nauczycieli, jest to projekt, który został zauważony. Myślę, że można tak określić. Pisała o nim Gazeta Wyborcza, pisał o tej akcji również TVN24.pl. Jest to akcja, którą współtworzyłam razem z Magdaleną Krajewską, ale myślę, że nie można powiedzieć, że jest to akcja Żarskiej i Krajewskiej. Jest to akcja wielu nauczycieli z całej Polski. Obecnie jest na sprawie 9 tysięcy i to był taki promyczek w okresie edukacji zdalnej w tym pierwszym okresie. W Gazecie Wyborczej pojawił się nagłówek „Jeszcze szkoła nie zginęła, ku pokrzepieniu serc”, który potwierdza to, że był to taki właśnie promyczek. Na czym polega projekt? Do projektu dołączają różni edukatorzy, niekoniecznie nauczyciele, różni ludzie reprezentujący różne środowiska, różne zawody, proponując różnego rodzaju lekcje, które mogą przeprowadzić w ramach edukacji zdalnej zupełnie bezpłatnie dla uczniów. I w czasie pierwszej edycji, która trwała od 1 maja 2020 roku do końca czerwca roku 2020, zostało przeprowadzonych ponad 1200 takich lekcji w całej Polsce. Obecnie mamy już prawie 1500 lekcji w czasie tej edukacji zdalnej drugiej edycji, że tak to ujmę. W ramach projektu jest kilkaset propozycji lekcji i nie są to tylko takie lekcje, które my znamy z podręczników czy znamy z ćwiczeń. Oczywiście szkoły znają motyw zapraszania gościa na lekcję, który będzie mówił o swoim zawodzie, więc w ramach projektu możemy poznać pracę architekta, strażaka, dziennikarza czy tłumacza ustnego, ale mamy również bardzo aktualne tematy, które są związane z podstawą programową, ale też bardzo ściśle związane z kompetencjami miękkimi, które chcielibyśmy kształcić podczas naszych lekcji, czyli pojawiają się takie tematy jak feminatywy w języku polskim, fake newsy i to, jak sobie z nimi radzić, co wie o tobie twój smartfon, czyli jak zabezpieczyć się przed wykradaniem różnego rodzaju informacji, bardzo aktualny temat, jak działają wirusy i szczepionki. Pojawiają się różne pomysły na to, jak można się uczyć, jak wspierać uczenie się uczniów, czyli mapy myśli czy myślenie wizualne, ale również tematy zbierające zagadnienia, które przewijają się niejednokrotnie przez wiele tematów w podstawie programowej, ale jednak takie, które nie zostały nigdy wygłoszone wprost, nie zostały zebrane, jak na przykład historia wodoru czy polskie insygnia królewskie. Możemy poznawać różnego rodzaju miejsca, siedząc w domu. Była możliwość poznania Chin kiedyś i dziś. Rozmawialiśmy o kulturze Szkocji, o kulturze ludowej czy o kulturze i tradycji Sri Lanki. Ale też była możliwość wirtualnego zwiedzenia Londynu, Afryki czy obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Jak również dołączyły do nas różnego rodzaju instytucje, jak na przykład Teatr Gdynia Główna, który prezentował nam spektakl teatralny Teatru Forum na temat życia w czasie pandemii, czyli również bardzo aktualny temat.
ale są tutaj również takie tematy bardziej życiowe, mówiące o kompetencjach, takie, które niezwykle bardzo interesowały uczniów, jak na przykład zaburzenia nastroju, historia rasizmu, sławni dyslektycy, czy jak odkryć swoje moce. W czasie tych lekcji uczniowie mogli również wspierać swoje kompetencje cyfrowe. Podczas takich lekcji, jak na przykład jak korzystać z Canvy, Wakelet w edukacji, szycie mapetów, czy geografia ze świnkami tutaj się też pojawiły, czyli takie tematy, które pozornie budzą uśmiech, ale naprawdę wpływały na naszych uczniów pozytywnie w tym momencie, w którym byli oni znudzeni już edukacją zdalną i przebywaniem w domu. Jak funkcjonuje ten projekt? Zaprosimy na swoją lekcję. Wystarczy, że dołączymy do grupy, która jest na Facebooku. Dodajemy tam post o lekcji, którą chcemy przeprowadzić. Musimy pamiętać o tym, że udział w projekcie jest nieodpłatny. Zawsze piszemy o lekcjach, które zostały przeprowadzone, żebyśmy mogli poznać pełne spektrum możliwości, usłyszeć, co się działo. Dziękujemy też sobie za poświęcony czas i szanujemy go również. Zawsze przybywamy na umówione lekcje, na umówione terminy. Co dała nam ta akcja z punktu widzenia ucznia? Przede wszystkim było inaczej. Projekt powstał w tym momencie, gdy już byliśmy w domu kilka miesięcy i zarówno ja, jak i Magda Krajewska dostrzegałyśmy to, że uczniowie już się nudzą, że ta pierwsza euforia, ten pierwszy zachwyt tym, że uczymy się inaczej, już opadł i pojawiły się tylko te negatywne emocje. I wtedy Magda zaprosiła na lekcję Marcina Michalika, ja zostałam zaproszona na lekcję na temat myślenia wizualnego przez Anię Konarzewską i dostrzegłyśmy w tym pewnego rodzaju potencjał na to, żeby na lekcjach było inaczej zupełnie niż do tej pory. I te lekcje są niezwykle fascynujące dla uczniów. W mojej szkole w okresie majowym i czerwcowym w zeszłym roku szkolnym tych lekcji pojawiło się 50 w całej szkole i uczniowie nie mieli ich dosyć. Jest to też okazja do spotkań ze specjalistami, których nie mogliśmy realizować w okresie edukacji zdalnej w taki zwykły sposób. Jest to też okazja do wyjścia z domu chociaż przez ekran komputera, do posłuchania opowieści o ludziach żyjących w zupełnie innych miejscach i żyjących w inny sposób. Ale oczywiście z punktu widzenia nauczyciela również pojawiło się wiele pozytywów. Przede wszystkim był to pełen wymiar współpracy nauczycielskiej. Nauczyciele przybywali na lekcje innych nauczycieli zupełnie nieodpłatnie, żeby dzielić się swoimi zainteresowaniami, swoją wiedzą i tym, co robią na co dzień. Był to też krok do dobrostanu. Tak jak mówiłam, edukacja zdalna była z naszego punktu widzenia bardzo czasochłonna. Chcieliśmy korzystać z jak największej liczby narzędzi, ale musieliśmy je poznać. I ten moment, w którym mogliśmy odetchnąć, w którym ktoś przeprowadził lekcję za nas, był takim momentem niewątpliwie oddechu. Ale też nauczyciele pokazali swoją moc. To, że nie tylko potrafią tworzyć podręcznik i smęcić po raz kolejny o tych samych tematach od 10 lat, pokazali siebie i swoje zainteresowania, to, w czym są dobrzy. I przede wszystkim to, co jest niezwykle wartościowe, była to możliwość uczenia się od siebie. Mieliśmy możliwość obserwowania najlepszych nauczycieli w całej Polsce, tego, jak radzą sobie oni z uczniami, jak pracują, w jaki sposób zdobywają zaufanie uczniów. Porównywaliśmy lekcje troszeczkę do randki w ciemno. Nigdy nie wiedzieliśmy, kto będzie po drugiej stronie ekranu, z kim spotkamy się na te 45 minut. Młodszą siostrą projektu Zaproś mnie na swoją lekcję jest Zobacz moją lekcję. Jest to projekt współtworzony przez autorki projektu Zaproś mnie na swoją lekcję, czyli przeze mnie i przez Magdę Krajewską, ale dołączyły do nas również Agata Karolczyk-Kozyra i Kinga Maciaszczyk. To są pomysły na lekcje otwarte. Zapraszamy już teraz nauczycieli do siebie, na swoje lekcje, by mogli obserwować nasz warsztat i uczyć się od siebie. To też jest niezwykła innowacja, dlatego że nauczyciele do tej pory mieli obowiązek organizowania lekcji otwartych, ale unikali tego niesamowicie, a tutaj zapraszamy do siebie zupełnie obce osoby, żeby obserwowały nasze lekcje i żebyśmy mogli je z nimi omówić, żeby oni mogli również wyciągnąć coś dla siebie. Z mojego punktu widzenia niezwykle istotne w kontekście edukacji zdalnej jest również to, że udało nam się upowszechnić projekt studiów podyplomowych, innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem. Studia te dotychczas odbywały się stacjonarnie w Ateneum Szkole Wyższej. Obecnie w edycji online bierze w nich udział 60 nauczycieli z całej Polski, co pokazuje, że nauczyciele pragną zupełnie innej edukacji i mamy możliwość już nie jako oddolna inicjatywa, tylko niejako odgórna, współorganizowania tej edukacji, zmieniania jej właśnie dzięki studiom.
To, co teraz powiem, może być troszkę kontrowersyjne, myślę, że czy wątpliwe. Dla mnie jest niezwykle istotne. Myślę, że nie będzie momentu, w którym będziemy postrzegać edukację bardziej negatywnie niż obecnie. Dostrzegliśmy wszystkie te negatywne aspekty zdalnej edukacji w całym spektrum. Jeśli ktoś do tej pory nie zwrócił uwagi na zbyt obszerną podstawę programową, bez wątpienia teraz to zauważył. Polską edukację charakteryzują zbyt często stosowane metody podawcze, brak motywacji wewnętrznych i skupienie na ocenach, co nazywamy niejednokrotnie ocenozą w polskiej edukacji. I myślę, że to, że więcej osób dostrzegło bezsens tych wszystkich elementów, to, że dostrzegli nauczyciele, rodzice i uczniowie to, że nie są to elementy, które świadczą o tym, jaką wartość mają uczniowie, jaką wartość ma edukacja, mam nadzieję, że sprawi, że będzie to pierwszy krok do tego, żebyśmy edukację organizowali w zupełnie inny sposób. I jesteśmy w połowie trwania ogólnopolskiej kampanii, o co chodzi w szkole. Staramy się tutaj właśnie na to pytanie odpowiedzieć. I jest to taki też jeden z kolejnych kroków do wprowadzenia zmiany w edukacji. Staramy się nakłaniać nauczycieli, uczniów i rodziców do refleksji nad pytaniem, o co chodzi w szkole i do przedefiniowania tego, czym w szkole chcemy się zajmować. Jakie chciałabym przekazać rekomendacje, co powinniśmy teraz zrobić, gdy edukacja zdalna się zakończy? Myślę, że niezwykle cenne są słowa Dawida Łasińskiego, które zostały opublikowane w magazynie Forbes. Jeśli zapomnimy o wszystkim, czego nauczyliśmy się w czasie pandemii, to stracimy okazję, żeby popchnąć polską edukację o kilkadziesiąt lat do przodu. Nie może być tak, że teraz, kończąc zdalną edukację, będziemy chcieli zapomnieć o wszystkich platformach, o wszystkim, czego się nauczyliśmy, o wszystkich współpracach, które podjęliśmy. Musimy to kontynuować, bo inaczej zostaniemy znowu w tyle, zostaniemy znowu przy tym systemie pruskim. Raport Centrum Cyfrowego Nauczycieli pokazuje, że jest to nie tylko moje przekonanie. W zależności od typu szkoły kontynuować to, co zaczęliśmy w okresie zdalnej edukacji, chce od 83 do ponad 90% nauczycieli w całej Polsce. Więc jest to niewątpliwie szansa na to, żebyśmy popchnęli polską edukację do przodu, żebyśmy ruszyli z tego miejsca, w którym jesteśmy, bo jesteśmy o kilka kroków dalej niż byliśmy rok temu. Wykorzystajmy ten kryzysowy moment, żeby stał się tym powodem, tym momentem, w którym polską edukację zaczniemy zmieniać. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy Pani Irmino za wystąpienie. Jestem przekonana, że po dzisiejszym spotkaniu wiele z tych organizacji zyska nowych uczestników i nauczyciele będą chętnie sięgać po wskazane przez Panią fora, spotkania czy noce belfrów. Ale jeżeli Pani pozwoli, przejdziemy teraz do naszych pytań, które pojawiły się na czacie. Wspominała Pani o samodzielności uczniów w procesie dydaktycznym, w nauczaniu. I tutaj padło pytanie, jak do tego ustosunkowali się najmłodsi uczniowie, klas 1-3. Czy rzeczywiście postawiono na ich samodzielność, czy może to była praca duża ze strony rodziców? Ja ze swojej strony wiemy, rozmawiałyśmy, że jest Pani koordynatorem w obrębie swojej szkoły, jeżeli chodzi o wprowadzanie procesu cyfryzacji, więc może Pani powie swojego doświadczenia, jak to wyglądało u Pani w szkole, w tych najmłodszych klasach i może jakieś praktyczne wskazówki dla naszych nauczycieli, uczestników może Pani przekazać? Ja pracuję w szkole prywatnej, więc my edukację zdalną rozpoczęliśmy jeszcze zanim nam kazano. Szkoły zamknięto w środę, a my w poniedziałek już pracowaliśmy na Zoomie w czasie rzeczywistym, pracując z uczniami, widząc się z nimi. Wiem jednak, że niejednokrotnie w szkołach było tak, że uczniowie ani razu nie spotkali swojego nauczyciela przez ekran, że te zadania były tylko przesyłane, więc tutaj była przeogromna praca rodziców, zwłaszcza w tym pierwszym okresie edukacji zdalnej, kiedy nauczycielom nie kazano wprowadzać tych metod prowadzenia edukacji w czasie rzeczywistym, więc tutaj nie tylko nauczyciele zostali zostawieni sami sobie, ale również rodzice niewątpliwie, chociaż raporty pokazują, że zmieniało się to od września, ale wydaje mi się, że w przypadku tych młodszych uczniów nie da się prowadzić edukacji tak, żeby nie obciążać rodziców w jakimś stopniu.
nie jest to możliwe. Zgadza się, tak. Ten pierwszy etap był szczególnie trudny. Od września już widzieliśmy pewną tendencję, że rzeczywiście nauczyciele odważyli się, logowali przez różne platformy i uczestniczyli, prowadzili lekcje. I myślę, że inicjatywa, o której pani wspominała, zaproś mnie na swoją lekcję, jest również świetnym pomysłem właśnie dla tej grupy wiekowej. Ale też jak rozmawiałyśmy, jest to inicjatywa nie tylko skierowana do nauczycieli, ale też do innych grup. Jakby pani mogła powiedzieć parę słów jeszcze na ten temat? Tak, w ramach tej inicjatywy były prowadzone różne formy doskonalenia nauczycieli. Zapraszaliśmy edukatorów również na rady pedagogiczne, żeby mówili o tym, jak tę edukację zdalną prowadzić w szkołach. W mojej szkole na przykład gościła Marta Florkiewicz-Burkowska, nauczycielka roku 2017, która mówiła o różnych projektach edukacyjnych, które można wprowadzać również w czasie edukacji zdalnej. Ale to też spotkania z rodzicami. Agata Karolczyk-Kozyra zorganizowała taką serię spotkań dla rodziców Orzeł czy Nielot. Kim chcesz, żeby zostało twoje dziecko? I to są takie spotkania z rodzicami, w czasie których jest nie tylko pogadanka Agaty, która właśnie rozmawia na ten temat z rodzicami, na temat między innymi samodzielności uczniów, ale też jest to taka dyskusja właśnie nad kształtem edukacji, więc z akcji skorzystali nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice, którzy mogli spotkać się z edukatorami otwartymi na ich potrzeby i na to, czego w tym momencie potrzebują, na to, czy potrzebują jakiegoś wsparcia w tym momencie. I zdecydowanie jest to akcja, która zostanie z nami w edukacji stacjonarnej, bo jeżeli nawet wrócimy do klas, do szkół, to tablice multimedialne albo chociaż zwykły laptop i platforma może pozwolić nam na kontakt z innym nauczycielem z najdalszych części nie tylko Polski, ale też i zagranicy, prawda? Tak, więc... tak, bez wątpienia. Zanim została wprowadzona edukacja zdalna, taką lekcję z zakresu filozofii przeprowadziłam w swojej szkole, a w zasadzie zorganizowałam, ponieważ przeprowadziła ją Dorota Kujawa, która prowadziła te lekcje z Elbląga. My byliśmy w redzie przy tablicy multimedialnej, ale pamiętam te emocje, które były z tym związane. Jak to zorganizować? Czy to się uda? Czy uczniowie będą chcieli mówić do tego laptopa? Natomiast teraz wydaje się to bardzo naturalne i wydaje mi się, że w momencie, w którym przejdziemy do edukacji stacjonarnej, bez wątpienia będziemy z tego nadal korzystać. Ja miałam okazję już przeprowadzić taką lekcję w jednym ośrodku specjalnym z zakresu myślenia wizualnego. Uczniowie siedzieli w sali, ja byłam wyświetlana na dużej tablicy i to się sprawdziło. Uczniowie chętnie podchodzili do laptopa, pokazywali mi swoje rysunki, które tworzyli razem ze mną, więc wydaje mi się, że jeśli taka aktywna lekcja była możliwa do zrealizowania, to te inne również będą mogły być zrealizowane, chociaż wiem, że w mniejszym zakresie niż teraz, bo będzie to trudniejsze na pewno do pogodzenia z pracą z punktu widzenia nauczycieli, którzy prowadzą te lekcje, których nazywamy lekcjodawcami. Pani Irmino, na czacie pojawiło się dużo pozytywnych komentarzy dla pani. Tak trzymać, że jest to potrzebne. Nauczyciele może nie do końca są doceniani tak, jakby powinni, biorąc pod uwagę to, co teraz się dzieje i właśnie o tych oddolnych inicjatywach, o których pani wspominała. Rzeczywiście duża praca w tym nauczycieli, także dziękujemy bardzo za wsparcie i trzymamy kciuki za dalsze działania. Panią Irminę można zaprosić również na swoją lekcję. Pani Irmina od dawna prowadzi lekcje z myślenia wizualnego, a nawet podczas lekcji zdalnej nie zrezygnowała z tych działań, korzystając z tableta graficznego również wprowadzała myślenie wizualne na lekcjach języka polskiego. Pani Irmino, dziękujemy bardzo za udział. Państwu przypomnę, naszym pierwszym gościem była pani Irmina Żarska, nauczyciel języka polskiego ze Szkoły Podstawowej w Redzie oraz wykładowca w Ateneum Wyższej Szkole w Gdańsku.